Tak jak już wiecie, już wcześniej mówiłem, zrobiłem białą grillową kiełbasę. Ze względu na to, że przychodzą moi znajomi jutro na grilla, a ja nie kupuję kiełbasy na grilla, wolę zrobić swoją. Ja wiem wtedy, co jem. Kiełbasa wyszła grillowa rewelacja. Na pewno znajdziecie to gdzieś tam z jednym z moich filmików. A teraz postanowiłem do grilla zrobić żurek do picia, żeby popić, jakiś tam kompot, napoje gazowane, jak już szaleć, to szaleć. Wziąłem teraz troszeczkę boczku wędzonego, troszeczkę go na chrupiąco przypiekę na patelni i za chwileczkę pokażę, co dalej. Słuchajcie kochani, bo w końcu zapomnę, co mam dla Was nagrać. Obiecałem jeszcze żurek do tego grilla, więc słuchajcie, bo ten boczek zesmażyłem tak na lekko chrupiąco i wrzuciłem go tutaj do wody. Na czym smażyłem, zapomniałem dodać. Smażyłem go na smalcu ze skwarkami mojej roboty. Jak się robi smalec? Pewnie kiedyś zrobię ten filmik. Skwareczki i boczek zesmażony wrzuciłem do wody, dorzuciłem dwa liście laurowe, damy teraz ziele angielskie, damy teraz pokrojoną cebulkę, ale nie do garka z wodą, tylko na patelnię. Dlaczego na patelnię? Bo tą cebulkę zeszklimy do żurku. Muszę sobie jakoś poradzić, bo nie wziąłem sobie statywu, ale cebulka już jest na patelni. Zaraz ją zeszklimy. Włączymy gaz. Ok. Żebym nie zapomniał żurku skończyć. Zdrowie, to pod ten żurek. Ale mam skrojony czosnek. Ten czosnek wrzucimy teraz na tą gotującą wodę. Niech woda nabierze fajnego aromatu. Przepraszam za tę kamerę. Więcej się to nie powtórzy, to tylko dzisiaj tak, bo staram się na szybko. Ten żurek będzie inny niż wszystkie inne. A dlaczego? Dlatego, że to nie jest żurek do ziemniaków z jajkiem jako zupa. Nie. To będzie żurek do grilla. Czyli taki do grilla, żeby popić to tłuste, dobre jedzenie. Więc teraz na tym wytupionym tłuszczu z podboczku podsmażam cebulkę. Cebulkę jak się zeszkli, wrzucimy do garka. No tak, ale ten żurek trzeba jakoś skończyć. Jak? Przegrzewałem moje przyprawy. No i cóż, trzeba będzie go troszkę oszukać. Zawsze robię żurek i mam go... Mam swój żurek. Ale tym razem damy z torebki. Żurek z grzybami. Gdyby nie było jeszcze odpowiedniego efektu smakowego, bo może być mało wydajny, mam jeszcze jakiś staropolski. Najwyżej pomieszamy. Dorzucimy trochę jednego, troszeczkę drugiego. Będziemy próbować. Zobaczymy, co wyjdzie. A więc tak. Cebulka mi się już przeszkliła. Rzucimy ją teraz razem z tym tłuszczykiem wytopionym z boczku do gara. Tak, cebulka sobie już pływa. Już to wszystko ładnie pachnie. Dorzuciłem tu, kochani, jeszcze troszeczkę, garstkę, niedużą,
miałem pod grzybków suszonych, wrzuciłem, niech one się też wygotują. Tak, tam to poszło do zlewu. Jedziemy dalej. Zapomniałem, dałem tutaj jeszcze dwie kostki. Jedną kostkę dałem wołową, drugą drobiową, żeby zróżnicować smaki. Tutaj wlałem pół kubka wody zimnej, wsypałem z torebki żurek, dałem jedną łyżkę śmietany. Wlejemy to teraz tutaj. Zamieszamy, wypłuczemy, niech wszystko zleci, ale na taką ilość żuru ta jedna torebka będzie mało. Więc postanowiłem, że otworzymy jeszcze butelkę żurku staropolskiego i dolejemy tu jeszcze sporo. Poczekam, aż się zagotuje. I wtedy dosypię majeranku i będę próbował. Wtedy będę wiedział, co dalej, co jeszcze tej zupie żurkowi brakuje. Słuchajcie, kochani, kupne sklepowe żurki nie są takie wydajne i powiem wam, że wlałem tu całą butelkę, do tego z torebki jeszcze ten żurek. I jest dopiero teraz taki, jaki ma być. Co jeszcze tu dodam? Zmielimy teraz pieprz. Dodamy trochę pieprzu. Dodamy magii. Zagotuję. I żurek będzie gotowy. Bardzo łatwy, szybki przepis. Polecam. No to resztka przypraw. Pieprz. Zmielony. Damy go w miarę do grilla. Musi być lekko pikantny. Damy magii. Magii daje dość dużo. Sobie dajcie według uznania. Najlepiej testujcie, próbujcie. Będzie mało. Zawsze można troszeczkę tej magii dodać więcej. Na koniec majeranek zatrzemy, wydobędziemy z niego aromat, ładnie się skruszył, może jeszcze troszeczkę, byleby nie za dużo, żeby nie przesadzić. O tak. Zagotujemy i voilà, smacznego, kochani.